poranku Radia Tok FM radna miasta stołecznego Warszawy, ale też kandydatka własnego komitetu wyborczego, czyli Polska Lewica do Senatu, Monika Jaruzelska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. W tygodniku Polityka jest taka rubryka Polityka i obyczaje. I zastanawiam się, czy pani spór z Włodzimierzem Czarzastym oraz rzeczniczką prasową SLD to polityka jeszcze, czy już obyczaje? No jedno zazębia się z drugim. Dla mnie przede wszystkim jest to polityka. To oczywiście z tej historii zrobiła się historia bardziej obyczajowa, a nawet humorystyczna, żeby nie powiedzieć groteskowa, kiedy tam się wymieni mojego pieska, który rzekomo siusiał komuś do butów. No to właśnie patrzę, czy nie macie pani tego pieska ze sobą groźnego, ale widzę, że nie. Nie chciałam, żeby pana redaktora zaatakował erotycznie. No tutaj akurat na czerski szczególnie państwo jesteście wrażliwi na to. Więc nie chciałabym, żeby jakaś nowa akcja mitu powstała z powodu... Mitu. Mnie też mitu źle potraktało pies Jaruzelski. Mogę zainicjować taką akcję. Jeśli pan redaktor, szanowny, pozwoli, chciałabym powrócić do pytania, które pan mi zadał. I czy to sprawa obyczajowa, czy polityczna? W momencie, kiedy płacimy podatki, kiedy z naszych pieniędzy finansują się subwencje dla partii, my powinniśmy mieć takie przekonanie, że w tych partiach nie ma nepotyzmu, że jest pewna przejrzystość i kiedy układane są chociażby listy i przeznaczane środki finansowe na kampanię, ta kampania wygląda tak, że rzeczywiście dobrzy kandydaci, najlepsi z najlepszych są wybierani i na nich będzie można głosować. Natomiast w tym momencie, kiedy odbywają się rzeczy, które są związane właśnie z nepotyzmem, i nie ma tu znaczenia, czy są to jakieś... Monika Jaruzelska uważa, że jest najlepszą z najlepszych kandydatką. Nie, i ją pokrzyżano. Nie uważam, że jest najlepszą z najlepszych i pan cały czas mi to pytanie jest zadawane o to, jakby całą sprawę już zostawiłam ze sobą, ale ponieważ ciągle właśnie jestem pytana przez dziennikarzy, muszę powracać, ale jeśli pan redaktor pozwoli, jednak dokończę ten wątek. Dla mnie jest to wątek polityczny i to jest związek związany z właśnie z pewną przejrzystością, z tym, że w partii, która powinna szczególnie stawiać na kobiety, bo jest to SLD, jest to partia lewicowa, w związku z tym ja chociaż sama nie jestem jakąś wielką zwolenniczką parytetów, to jednak myślę, że jednak lewicowe, bo powinny kompetencje głównie decydować o tym, kto startuje. To jednak partia lewicowa, która niesie na sztandarach tą równość i walkę z dyskryminacją. No i te listy warszawskie, ale nie tylko warszawskie, które są, no, że tak powiem, wycięte są kobiety w pień, takie jak Katarzyna Piekarska, takie jak Danuta Waniek, ale też w Rzeszowie Marta Niewczas, sześciokrotna mistrzyni świata w karate, więc tutaj jest to coś niepokojącego. Więc dla mnie nie jest to sprawa obyczajowa, bo czy, jak powiedziałam, czy chodziłoby tutaj o zupełnie inne relacje, to też konsekwencja jest taka, że listy wyglądają tak, jakie jest widzimisię i przypuszczam, że finansowanie i ktoś temu też się powinien przyjąć, które osoby dostają więcej na swoją kampanię, a które tych pieniędzy nie dostają. Rozumiem, a to teraz odwróćmy pytanie w ten sposób. A jak powinno być? No, mamy listę do wypełnienia i jak ona ma się tak jakoś demokratycznie i zarazem transparentnie zapełnić. Mówi pan o liście do... Tak. Myślę, że to powinno być w ten sposób i tak rozumiem, że były układane listy tutaj z tej koalicji, która powstała, że dość demokratycznie były układane listy wiosny i dość demokratycznie były układane listy razem. One są tam rzeczywiście też parytetowo układane i te parytetowo, osoby, demokratycznie to nie jest to samo. Nie jest to samo. Zbiera się elitka partyjna w wypadku wiosny jedno i pół osobowa i demokratycznie łatwo wtedy przegłosować, kto będzie na którym miejscu. Nie słyszałem o konwencie wiosny, którym zażarcie by się bito o trzecie miejsce w Rzeszowskiem.